Cześć wam wszystkim, ja jestem Razi i zapraszam was do gry Singularity, drugi odcinek. No musiałem jeszcze raz czytać, zależy od którego miejsca spojrzycie, to wtedy wyskoczy wam potwór. Przedtem, żeśmy słyszeli, tutaj leżało ciało, a zdziwicie się, że mam tutaj. Z tego względu, że spojrzałem się w tą stronę, więc mnie zaatakowała ta bestia z góry, zeskakując. Jedziemy dalej. Nasz protagonista okazało się, że leciał tutaj, bo jak coś się wydarzyło, tuż impuls energii. Powiem wam szczerze, aż warto tutaj troszeczkę pospacerować, o, jakieś informacje. Moja ukochana córko, co u ciebie? Słuchaj, u nas wszystko w porządku, chociaż ja i twój ojciec trochę się martwimy. Nie powinniśmy puszczać cię na tę wyspę. Pojawiły się plotki, że, i to nie tylko tam, ale pisałem o tym w gazecie o ostatniej stronie. A nie podali żadnych konkretnych informacji. Jeśli to, co mówią, nie jest prawdą, wygląda na to, że rząd, ale oni wokół go powtarzają. Nieźle. Super list. Jesteśmy dalej. List bardzo nieciekawy. Coś tutaj jest. Co to za bydle? No to ty. Gin! Zginęła druga menda. Ja nie mogę. Wyłączyłem od dźwięku. O kurwa, ale tutaj rozdrapali gościa. Idziemy na spokojnie. Coś, słyszeliście to? Tytan 1, jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O, do jasnej! Spotka pewnie tych samych ludzi, co ja. Witajcie dzieci, tutaj doktor E99. Przypominam o bezpieczeństwie podczas zabawy. Zabawa jest ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia, ale nie wolno zapomnieć o ostrożności. Na 14-12 jest wiele niebezpiecznych rzeczy. Dzieciom widać, że podawali tę substancję. Fajne to jest, że można wszystkiego dotknąć. Szkoda, że nie znam rosyjskiego. Muzyka mnie aż przeraża. Jakieś mątwy pewnie gdzieś się... Gdzie się mówi... mieszczą. Jakieś duchy. Też dodatkowo. O, anomalie widać, anomalie. Dzieci. Mendo, gin! Ten karapisecik znajdzie... Co to jest? Jakiś zombie.
święte, co tu się działo? Pomóż mi! Nagle włączyły się syreny, a potem nastąpił wybuch! Pani Barsukowa zaczęła krzyczeć i wybiegła w salę. Zostawiła nas zupełnie samych. Schowałam się w łazience. Wszyscy krzyczą i są przerażeni. Nie wiem, co robić. Pomóż mi! Nieźle, naprawdę nieźle. Witajcie dzieci, pamiętajcie o myciu rąk. Aha, czy to o higienie, czy jak w przedszkolu. Nie, na kuckach idę, po cichu. Zobaczymy, co jest na górze, co? Mój rysunek miś Orek zdobył nagrodę na pewien pan, któremu się on bardzo podobał, powiedział, że użyje go do swoich lotów. Dostałem darmowe loty, a potem poszliśmy do fabryki, gdzie je wyrabiają. Pan Demiczew poszedł do nas i spytał mnie o broże Olega. Powiedziałem, że ją wymyśliłem, ale tak naprawdę widziałem ją na ręku pewnego pana, czekając na mamę, który podpisywał jakieś papiery w laboratorium. Obroża była świecąca i wyglądała dobrze na Olegu. Iwan. Dzieci. Dzieci? Schowajcie się pod stołami ze swoimi czerwonymi rękami. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Nie wiem, do czego zamierza dyrektor, ale od czasu przydziału miejsc kilku uczniów zachorowało, niektórzy bardzo poważnie. Dziś wieczorem mamy zamiar zajrzeć do kuchni i zobaczyć, czym karmią te biedne dzieci. Jeśli znajdę coś niepokojącego, powiadomię o tym doktor Demiczewa. On zrobi porządek. Co oni nawet karmili E99 te biedne dzieci? Czyli widać, to co ja mówię, że Ruscy się bali tego, że wykorzystano tę bombę atomową, więc myślę E99 według tej uniwersum, nie? Ciekawe, co my tu jeszcze znajdziemy. Biedne dzieci.
Co to kurwa było? O nie, ja już wiem gdzie idziemy. O kurwa. Cześć! Też cię nie lubię. Tu się ktoś schował. Nie wiem. Tu też. Co to za bez... Doszło do kolejnego wypadku znacznie gorszego niż poprzedni. Tym razem próg Borisowa został przekroczony. Musimy zabezpieczyć ośrodek, a potem zejść ze wzgórza i jak najszybciej opuścić katorgę 12. Ładnie, ładnie. Więcej krzywdy zrobiłem mu tym nożem niż pistoletem. Oho. W końcu coś porządnego. Przynajmniej coś porządną pukawkę dostaliśmy. Cicho. Tu, o, jest skrzyneczka. Moje 5 apteczek to dobrze. Widać, że trochę poszliśmy gdzie indziej. Weź Staś, chodź tu. Gin, gin. Dawaj. Fajne pukawki. Dobrze cię znowu widzieć, Renko. No a to Renko, tak? Mamy na imię Renko. Wczoraj mieliśmy się spotkać z zespołem ratowniczym. Idziemy dalej. Co to jest? Może to wywołuje ta anomalię? Co to za stwory do cholery? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Czy to Rosjanie je stworzyli? Jak to wygląda? Też mam samo pytanie sobie zadaję. Mogłem o czymś zapomnieć, ale jestem niemal pewny, że podczas odprawy nikt nic nie wspominał o potężnym słupie energii wznoszącym się ku niebu. Ani ja. Tutaj Devlin 4-1. Czy mnie słychać? Odbiór. Tytan 1. Tutaj Devlin 4-1. Ludzie zbierają się przy bramie doka. Podobno nie starczy dla wszystkich miejsca na łodziach strażniczych. Szkoda, że nie możemy skorzystać z perły. Od razu spędzamy. A w ogóle co to jest perła? To też takie pytanie ode mnie. Mam amunicję, to jest kompo, ale dobra. Gdzie my jesteśmy? Trzymajmy się planu. Chodźmy do wieży radiowej. Może uda się tam zdobyć jakiś sprzęt. Idziemy do wieży radiowej. Wywiad tak się pomylił. To miejsce wcale nie jest opuszczone. Miało być prosto i łatwo, nie? Coś tu nie gra. Powinniśmy słyszeć komunikaty nadawane przez ty... Ruszajmy.
różni się nie... Biorę biorę shotguna. Ruszaj. Zobaczymy, co by teraz się tu działo. Nieźle, nieźle. Co do cholery? Szybko, pomóż mi z tą szafką. Przewraca się, szafo. Gin, śmieciu. Otwórz drzwi i osłaniaj mnie. Do mnie! Czysto! Ja sprawdzam, czy coś mogę zebrać, a nie... Ręką, spłaniaj prawą stronę! Ja zabiję lewą! Ile tu jest? No nie, zombiaki. Nie tu już można. Szybko, ruszaj się. Nieźle. Ale co, nieźle ci się toczy. Nieźle, nieźle. Brak ammo. Wow! Nieźle. No, ciągnij! Do mnie! Jestem, a gdzie mam być? Uwaga, możesz się wyskoczyć. Cholera, zamknięte. Ja tu zaczekam, a ty spróbuj otworzyć drzwi. Pilnuj tam, pip. Już się przyzwyczaiłem do niektórych horrorowych elementów. Dawaj, 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 kolego, a nie, śpierdzie. Dobra, mamy 99. Tam jest wieża radiowa. Skontaktujmy się z Tytanem 1 i wynośmy się z tego przeklętego miejsca. Prawda. Chciałbyś. Ale już dalszą część obejrzycie w następnym odcinku gry Singularity. Do zobaczenia. Cześć.